Cześć. Dzisiaj witamy Was z opuszczonego ośrodka wypoczynkowego. Ja mam na imię Paweł, Krzysiek, nasz członek, jest Grzesiek. Jak Twoja strona się nazywa, powiedz? Blisko trochę dalej. Blisko trochę dalej. I oczywiście Rafał z Go Urbex, którego dobrze. Wszyscy znają. Witajcie. No i przechodzimy do eksploracji. No, chodźmy. Mamy tutaj sporo takich opuszczonych domków. Przykładowo do któregoś możemy sobie wejść, no jak już jesteśmy przy tym zielonym. Chociaż ten zielony wydaje mi się, że nie wygląda jakoś tam. Nie wygląda? No tutaj to ktoś naprawdę spierdzielił dosyć ostro te domki. Przekonamy się jak wejdziemy, tylko gdzie on tu ma wejście? A, okej. Okay. No nie jest tak źle, no. Trochę jest to oczywiście zdewastowane, ale coś tam jest, nawet jakieś obrazki, nie obrazki. Tam Krzysiek zdjęcia będzie robił. No tam jest faktycznie dosyć rozwalone. O, patrz, jest tam 2137. 2137? Tutaj. Aha. Jest tam w środku. No ten faktycznie nie wygląda dobrze, to jakieś legowisko w ogóle. Aha. Pewnie. Ale jak pójdziemy bardziej tam na koniec terenu, to dopiero jest ich tam więcej. No dobrze, bo rozumiem, że te tutaj są powtarzalne dosyć. No one są bardzo, bardzo podobne tak naprawdę. No dobrze. Tak, ja tak patrzę już przez okna, że ten tutaj jest wybebeszony. No dobrze. Zresztą w ogóle to jest też ciekawe, że właściciel napisał, wiesz, karteczkę. Szanowny poszukiwaczu skarbu, się otworzyłeś drzwi, zamknij ze sobą, wietrzyć nie trzeba. Drzwi są otwarte, nie musisz niszczyć, nie ma nic wartościowego. Aha, czyli są przyzwyczajeni do eksploratorów. Tak, no i to jest już fajnie. Generalnie szkoda, że nie zostawili tam szat numeru telefonu, bo wtedy powiedzmy, chcielibyśmy na przykład zrobić, nie wiem, przyjmij na to, że jakiś zlot urbexowiczów czy coś. Aha. To można byłoby wtedy zadzwonić do takiego właściciela i zwyczajnie po prostu zapytać go, nie wiem, o zgodę, nie wiem, dać mu nawet jakąś, nie wiem, dorobną kasę i powiedzieć, że posprzątane po sobie i w ogóle. I wtedy by ten, jakoś to można było ogarnąć. Może i tak. Ja nie wiem, czy w tym zielonym domku, ten, który jest tutaj, to w ogóle... Wtedy, jak z Mordenem robiliśmy to tam nocowanie i tak dalej. Tak, to aha. Jest ten domek, bo kojarzę tą ławkę tak obok siebie. Poczekaj. Rafał mówi, że ten zielony domek będzie ciekawy. Znaczy, jakiś ultra ciekawy. Ja zaraz znajdę ten swój. Tutaj. Ale... Ale wiesz, w wymiarze on jest taki posprzątany. Aha. Może ktoś ma... No tak, no tutaj nie ma... Nie ma jakiegoś bufdelu, o, takie szafki perelowskie. Nie. Jak kiedyś były jeszcze w różnych pensjonatach, pamiętam. Tak, wiesz, spółdzielam ten politurą od razu. Aha, no tak jak za dzieciaka się jeździło gdzieś tam nad morze czy w góry, no to się pamięta. O, te szafeczki takie. Tak, to już takie, wiesz, takie bardziej szalone lata 90. takie nie wiadomo co. O, mamy kalendarz, tak, dobra. Tak, właśnie to jest ciekawe, że jest z 2019 roku, a przecież ośrodek teoretycznie w 2007... Nie, sorry, dobrze, w 2019 on przestał działać. Więc jak znalazłem gdzieś cennik tego miejsca, to wyobraź sobie za nich za domek, za dobę chcieli 30 zł, prawda? No, czyli tak, no tak, ale za taki stan. A, za taki stan. Nie ma co się dziwić, wiesz. Znaczy, no wiadomo, że jest to posprzątane, poukładane, ale jednak jak się wchodzi do tych domków, no to czuć, że tam wali grzybem po prostu. No tak, ja bym nie chciał. No. Jestem w ogóle ciekaw jednej rzeczy. Ja tutaj wtedy, te parę miesięcy temu, ukryłem w jednej lampie w ogóle taką znajdźkę w postaci gazu pieprzowego i swoich naklejek. W ogóle jestem ciekaw. Aha. No to prowadź. Rafał prowadzi nas do skarbu. Skarbu narodów. Skarb narodów, zobaczymy. Tylko zastanawiam się, w którym to było domku. Wydaje mi się, że w tym zielonym, bo tak sobie zapamiętałem, że musi być z jakimś motywem.
kolorystycznym. Wydawało mi się, że to 24, a to jest 26. I teraz chwila prawdy. W ogóle jestem ciekaw, czy nadal ta znajdźka będzie. Jest zasłonięta, tak jak było. Jest lampa. No nie, nikt nie znalazł. Nikt. Zobacz. Nikt nie znalazł dalej. Co my tu mamy? Czekaj. O! No nie. Aha, aha. Jest dalej, gaz pieprzowy i naklejki. W takim razie, słuchajcie, pamiętajcie o subskrypcji Odkrywców Tajemnic. I go urbexu! Też, ale ten. Ale jeżeli znacie ten ośrodek, to w domku o numerze 26 znajdziecie właśnie gaz pieprzowy i parę tych innych rzeczy. Pamiętajcie, numerek 26. 26. Tyle czasu nikt tego nie znalazł. W takim razie odpowiedź kolejna. Domek 26. Dobrze, doskonale. Uważaj, żeby tam tego klosza tam nie wywaliło na ziemię. Sub się docina. O, dobra. Jest, udało się schować z powrotem. Może jakieś następne domki też będą ciekawe. Może ten tutaj. A takie w sumie to już jest... No proszę. Bum se rozdarł. Trzeba uważać na gwoździe w drzwiach. A to już jest, tutaj jest takie dosyć... Tak, no mówi, wiesz to, no... Więc nie ma co się spodziewać, nie wiadomo czego potomka w lesie. Ale to nie zmienia faktu, że... Ogólnie to miejsce ma taki klimat, wiesz, taki kurczę... Trochę powrót do dzieciństwa, do wakacji. No tak, te lata 90. się przypominają. Ty patrz, ktoś tam jest w tym domku. W domku? No tutaj ktoś jest. No patrz, w tym tutaj, tym pomarańczowym. Beskida. Nie wiem, kto to jest. Ktoś tu jest? No, tutaj ktoś jest. Aha. A, to Krzysiek, kurczę. Cześć. Zobaczymy, co tu... Podbudować atmosferę, tak? Dobra, to już wyjdziemy, jak już jesteśmy. A jeszcze tu śmierdzi. Nie, nic takiego bardzo specjalnego. Aparacji. To co, może pójdziemy do tego głównego murowanego budynku? Tak. Ty w ogóle zobacz, tutaj jaki basen jest. A, basen? Tak. No proszę, nawet... No ja pamiętam, że jak była to taka reklama gdzieś w okolicy wjazdu, to właśnie było na niej napisane, że tu jest Wi-Fi, że jest basen. No, ten basen no tak pozostawia wiele do życzenia, co nie? No... Ale gorsze jest to, że tutaj wiesz, też nie ma żadnej drabinki czy czegoś. Te deski, które ludzie tutaj wkładali, to na osób spadają. I pamiętam, że którymś razem widziałem, jak jakiś trucho, że tak powiem, psa sobie tam... było na wakacjach, więc słabo. Och, i teraz to wejście. Do tego murowanego budynku. No. To była co, to była stołówka? No tak, no stołówka, taki wiesz, ten główny budynek. W ogóle tutaj chyba jakiś eksplorator zaginął w akcji z latarką, że tak powiem. Aha. Wysokich lotów. No, szyby nawet nie wybite, więc nie ma tej tragedii. Aha. No przejdźmy na przykład tu. No, proszę. No, ale wiesz, ale ten mocno zniszczone, mówię, ja pamiętam. Tak. Co nieco jest, no. A co nieco jest, no ja pamiętam naprawdę, jak tutaj byłem te półtora roku temu, czy dwa lata temu, to normalnie były stoliki. Na każdym obrus siedzonka i prąd działał, wiesz, można było normalnie włączyć to świetle. Tak, no właśnie szkoda, ale co jest też ciekawe, to tutaj kręcili w ogóle jakiś film, dwa nawet. Nie pamiętam tytułów, ale to było jakieś takie krótkometrażowe, mi się wydaje, wiesz. I, jeden z nich nazywa się, tak jak tu jest napisane, Letnisko. Tak, no. Ale tak mnie strasznie wkurza, jak ci ludzie robią taki tutaj syf.
No. O, jest. Tak to właśnie wygląda. No. To jest ciekawe, to jest jakiś regulamin czy coś, czy to jest? O, ciekawostkę taką znalazłem, zobaczcie. O. Kto wie, co to jest, ten wie. Szkoda komentować. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie tego pana. Tutaj było więcej, tylko chyba ktoś... Było więcej takich pozdrowień. Urbex, Warsaw Team. Nawet nie kojarzę, że coś tu nowego chyba. Co my tu mamy? Dragi Algo Sex Urbex. Sebek, Biały Kruk. Boże święty. Za głupoty, a co jest tutaj? Młody, stary, pozdro. Adam i Krzysztof, No, wiesz co, było więcej tych pozdrowień, ale takich bardziej normalnych, ale widzę, że ktoś wyrzucił. Nie ma więcej. No niestety, no. O, guziec na wypadzie. Poczekaj, co tam... Guziec na wypadzie. Ja nie wiem, czy to nie było napisane wtedy, jak te... Ileś było, tak dawno temu. Zrok co najmniej. Guziec na wypadzie, okej. Dobrze. Pójdziemy dalej. W ogóle to jest też niezłe, zobacz. Tak można powiedzieć, szalone lata 90. Chciałeś mieć stolik, wiesz, z glazurą. No to bierzesz plastikowy stolik ze straganu i pyk glazurkę. Chodzióweczka na parasol. Tak. Ciekawe, czy już jak wierci to pękło. Może zobaczmy, co dzieje się na kuchni tutaj w ogóle. Na kuchni nie zaciekawia. Jezu, ufam tobie. Tak jest napisane w sensie. Nie to, żebym wiesz, jakoś tam się utożsamiał. No. Kiedyś tutaj właśnie stały takie już, wiesz, te metalowe stoły i w dalszej części tutaj się przejdzie. Tu było takie fajne biuro, ale niestety jest w ogóle obsrane i zażygane i rozdolone. To jakaś menelnia się musiała, wiesz co, ten zadomowić, bo od razu i nie dość, że zrobił sobie legowisko, to od razu wygryzł kabel ze ściany. No i też pamiętam, wiesz, jak tutaj była, no jak ta kuchnia była kompletna, to normalnie stały, wiesz, tutaj przyprawy i tak dalej. To naprawdę coś wtedy fajnie wyglądało. Mm-hmm. Tu właśnie przygotowywano posiłki dla gości, ale to już jest ruina. No tak, ale to jest ruina, wiesz, ale kiedyś to fajnie wyglądało. Aha. Wiesz, pies był cały do mnie tutaj na półkach, stały przyprawy i tak dalej, więc to wyglądało to naprawdę dobrze. No okay. Teraz, no to co ci mówię, zaległa się żularnia, tam wygryźli całą metalę. Okej. Przejdziemy jeszcze tu dalej, magazyn na warzywa. Warzywa i owoce. Warzywa i owoce, a stały te butelki z tych stąd tam. Bo to w ogóle... Widać, że to kupił ktoś i po prostu... Zaczyścił cały budynek. Aha. A przejdźmy jeszcze... Zostało dużo naczyń, wiesz. Tak samo na naczyń. Jakieś gary i tak dalej. Przejdźmy tutaj. No tak, tutaj lodówka. Taka od lodów. Tutaj już pomazane. Nie ma zdrowe i tam złotuszki od tych sprayów są. Aha. A tutaj lokalizacja. Lokalizacja. Aha, dobrze, oczywiście. Dobrze, no to wychodzimy. Tu jest Grzegorz, robi zdjęcia. Grzegorz posiada stronę pod tytułem Blisko i trochę dalej. Też będzie link do jego strony w opisie filmu. A co my mamy tu? Jakąś kotłownię. No właśnie. Kotłownia czy jakiś boiler taki. No dobrze. No, okej, okay. Idziemy dalej. Tu mamy jeszcze jakiś budynek taki podłużny. Tutaj jest w ogóle gablotka z kluczami. O,
O. Patrz, jak pokatalogowane klucze, same różne. Różne, no tak. Numerki. To wiesz, równie dobrze mógł sobie zrobić całą gablotkę, na przecież różne. Różne, ale żaden kluczyk się już nie zachował, tu mamy no, jakieś... Szósty rok. Tak. Saga rodu lipowej. Tak. Tu coś paruski. Tak, no właśnie ta coś tam, to pamiętam, że jednak to było w miarę równo oświetlone. Aha. Okej. Okay. Tutaj ktoś chyba próbował się włamać do tego pomieszczenia, bo zobacz, odrywał ten płytę. Że szukał skarbu za ścianami. I to jest to, o czym właśnie mówiłem. Tu przecina, a bo tu miedziane było widać. Aha. Tutaj musiał tu przeciąć. Tu jest jeszcze takie w miarę ciekawe to pomieszczenie. Z uwagi na ten cały serwis, te naczynia, te wazy, tak? A w pozostałych jest dokładnie to samo, tylko że już to nic nie ma. Mniej albo nic, albo bałagan totalny. No, tutaj jeszcze... Są też kluczyki czyli właśnie do każdego z domków, łatwo zauważyć, żeby... Tak, do kluczyka już żadnego tu nie ma. No, kiedyś było jeszcze, ale to gdzieś też po prostu wyrywają, o, aluminiowe, to widzisz, nawet nie zabrał. No tak, tak, no. Ogólnie to miejsce już padło ofiarą ostrej dewastacji. I to już koniec naszej wyprawy. Dziękujemy Rafałowi za pokazanie fajnego miejsca. Proszę bardzo. Dziękujemy Grzesiowi też za materiał zdjęciowy, który się wydarzy. Oczywiście na kanał Golubek spadajcie, też pewnie go znacie. Na stronę do Grześka blisko i trochę dalej też link będzie w opisie tego filmu. I do zobaczenia na następnej wyprawie. Pamiętajcie o dzwoneczku i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów pod Krypto Tajemnic. Cześć! Cześć. No to co, na zdrowie. Może jakiś link spod nami. Tak, dokładnie.